I mamy przy okazji 100% hub. Ale jeszcze nie mamy pełnego 100%, ponieważ tutaj nam brakuje jednego smoka, który się nam odblokuje, no właśnie. Wtedy, kiedy pokonamy gniezdo sinego gnorka, więc hashtag chamski spoiler. Więc wlatujemy tu na pełnej. Tutaj będzie japońska nazwa gniezdo sinego gnorka. I uwaga! W późniejszym demie ten poziom nazywa się Gnastis Palace. W tle leciałaby muzyka z Artisans. I w sumie poziom wyglądałby tak samo poza dwiema rzeczami. Między innymi tym, że pojawiłyby się skróty w tym poziomie, które pozwoliłyby na szybsze skopanie dupy Gnastiemu. A druga rzecz jest taka, że pojawiłoby się więcej klejnotów do zebrania. No i lecimy z koksem, kurde. Czuć już tam ostatnią konfrontację. Więc zadanie jakie jest tutaj, to jak widzicie, są tutaj dziurki z kluczami i musimy te dziurki z kluczami, wiecie, uzupełnić kluczami. Masło maślane, wiem, ale chodzi po prostu o to, że musimy klucze odebrać od tych ziomków. Od tych złodziei jaj, którzy teraz praktycznie kradną klucze, bo tak Gnasti Gnork im kazał. Tak, wiem, że powinno się mówić na niego gnieznośny, no bo wiecie, wersja polska, ale dla mnie to zawsze będzie Nasty Gnork. I tyle. I oni są tutaj zielonego koloru, co jest ciekawe. Ałała, 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 ałała. Pomyliły mi się strony. Mamy klucz. Nice one. Teraz trzeba odblokować drzwiczki. I swoją drogą, miejsce, w którym się tutaj konfrontujemy z Gnastim, to jest to miejsce z pokazówki, jak pamiętacie. No i dobra, mamy tutaj kluczyk już zebrany, patrzcie jak go porobiłem, tego frajera. Jeszcze tutaj zrobimy małe zwiady, czy wszystko zebrałem. Ja mam wszystko zebrane, więc teraz nie pozostało nam nic innego jak pościg za gnorkiem. Może nie do końca taki pościg, bo na dobrą sprawę mamy tu jeszcze skrzynki do zebrania. Mamy tu 500 klejnotów do zebrania, więc no to nie do końca jeszcze będzie pościg, bo musimy zebrać te klejnoty. A ja wolę zrobić to teraz, niż żeby potem się męczyć i żeby była męczybuła. Bo nikt nie chce męczybuły. Więc eksplorujmy sobie na spokojnie poziom. I zaraz znowu z Gnastim sobie się pościgamy. No i teraz możemy się z nim ścigać. Więc, jako że już trasę widzieliście, to pozwólcie, że zobaczymy się w momencie, kiedy dorwę już Nastiego. No i proszę bardzo, dostał w dupę. A raczej nie w dupę, a w jaja dostał. Tak, wiem, gdzie mu celowałem. Dostał w przód, a nie w tył. Gnorku!
Przepraszam, że to tyle trwało. Zupełnie o was zapomniałem. A co z gnieznośnym gnorkiem? Gnieznośny gnork zgrillowany. Zatem w królestwie smoków znów zapanuje porządek. Tak jakby. Jeszcze zgarnę kilka skarbów. Co będziesz teraz robił? Powiedzmy, że nie będę się ograniczał. Tak, skipniemy sobie to. Tak jak chciałem wam powiedzieć, udało mi się w ogóle punkt kontrolny. Tak, punkt kontrolny. Punkt umiejętności aka skill point zdobyć, co jest ciekawe. I chyba mamy 100%owanego gnastiego gnorka, tak mi się wydaje. Bo nie było tam jakby wiadomości o tym, że zrobiłem 100%, więc chcę wiedzieć co nieco. O kurde, dwóch klejnotów nam zabrakło. Co tu się stało? Dobra, powiedz nam co nieco, Magnus. Gnieznośny, to już prehistoria. A co my tutaj mamy? To musi być słynny skarbiec gnieznośnego. Jego wrota otworzą się tylko wtedy, gdy zbierzesz wszystkie skarby Królestwa Smoków. Wróć ponownie, kiedy zgarniesz wszystko. No to prawda. Widzicie, drzwi nam się nawet nie otworzyła raczej ta paszcza, więc musimy wrócić po dwa klejnoty. God damn it! Wiedziałem, że coś się wydarzy. Wiedziałem. Lol, tutaj nie zebrałem tych klejnotów? To możemy chyba już opuścić normalnie poziom. Mamy 100%, nice! I 12 tysięcy klejnotów na 14 tysięcy, ponieważ pozostałe 2 tysiące są w ostatnim poziomie. No oczywiście, że tak! Skarbiec gnieznośnego, ostatni poziom jaki na nas czeka. Więc może na szybkości powiem jedną z ciekawostek. Więc jest to jeden z poziomów, który zawiera najwięcej klejnotów z całej gry, bo aż 2 tysiące. Z czego nie posiada klejnotów o kolorze niebieskim, zielonym oraz czerwonym. Tylko posiada on klejnoty o kolorze żółtym i fioletowym. A ostatnią ciekawostkę powiem w trakcie poziomu, więc let's go! Tutaj będzie japońska nazwa poziomu. A ostatnia ciekawostka jest taka, że w demie z czerwca 1998 roku ten poziom nazywa się Boss. Mimo, że żadnego bossa tutaj nie ma. Co więcej, poziom nie posiada drzwi, w których jest dziurka na klucze oraz nie posiada pewnej rzeczy, o której wam wspomnę. No i Spyro w ogóle nie może latać wysoko w finalnej wersji. Więc po części ten poziom nie jest możliwy do zaliczenia. Tak jak my możemy sobie tutaj pozwolić na dosyć dalekie i wysokie latanie, tak Spyro nie może zrobić tego w tej demówce z czerwca 1998. I właśnie sobie zdałem sprawę, że opowiedziałem wam o wszystkich ciekawostkach w tej gierce. Wow! A i mamy tutaj też tych ziomków, którzy mają klucze. I też jajka mieli, smocze. A tutaj właśnie jest ten kluczyk do tego potrzebny też. No i zapomniałem wspomnieć, że muzyka tego poziomu jest bardzo fajna. Dzięki za uwagę, ziomuś. A nie! Okej, dobra, czyli to mogłem normalnie zniszczyć. Zapomniałem. Wybaczcie. Dobra, tutaj mamy kolejną dziurkę z kluczem, więc musimy kolejnego ziomka znaleźć. Ej, ja wiem, gdzie oni są. Oni są na tej tutaj wysepce. A jeden z nich przynajmniej jest. No proszę bardzo, to było kurde tak żałosne, że to jest szok. Nie no, jeżeli miałbym być z wami szczery, to naprawdę seria ta jest tak zarąbista w moim odczuciu, w sensie jeżeli chodzi o prowadzenie tej serii, że to jest naprawdę szok i niedowierzanie, że udało mi się nawet lepiej zrobić ten V2 powiedzmy,
No, mówię powiedzmy dlatego, że V2 liczyłby się w momencie, gdybym zrobił Spyro the Dragon na PS1. A jako, że raczej nie ma szansy, że zrobię Spyro the Dragon na PS1 ponownie na kanale, bo zrobiłem już tą grę. Więc no mogę powiedzieć, że V2 taki, można by powiedzieć, że to właśnie jest w Reignited Trilogy, to jest taki trochę V2. Ale jestem z niego naprawdę dumny, przyjemnie mi się strasznie tą serię prowadzi. Zresztą, tak jak już wspominałem, w tym roku mi się przyjemniej Let's Play'e prowadzi. Uważam, że ten rok jest po prostu dla mnie zarąbisty pod tym względem. Koleś w dupę dostał, hehe. Czemu nie mogę tego aż tak zniszczyć? Lel? Tam muszę wbiec, czy co zrobić? A, i teraz lecimy za tym gostkiem. No to się skupimy na tym i mówię, już niedużo nam zostało. To już tylko taka formalność bardziej. No i będziemy robili teraz takie okrążenie, więc pozwólcie, że ja nie będę was zanudzał. A może się uda mi teraz go trzepnąć? Tak, udało się. No, no to już zignorujcie to, co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że zrobię wtedy edyt, żeby was nie zanudzać, bo zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu nudne. No bo nikt nie chce oglądać, żebym tak ciągle w kółko leciał i w kółko i wiecie o co chodzi, nie? A, dobra, te skrzynki trzeba tak zniszczyć, już kumam. Rozumiem ideę tego. I tutaj chyba będzie nam pasował ten kluczyk. Okej. I czy to by było na tyle, czy jeszcze jest jeden wyścig? Bo mi się wydawało, że jest jeszcze jeden wyścig z tym kolesiem. Ale to zaraz zobaczymy. No tutaj jest dużo tych rakietek, więc podejrzewam, że to już się będzie tylko tych rakietek ograniczało. Ale nie chcę tutaj, że tak powiem, wychodzić z błędnego założenia. O dobra, tutaj mamy jeszcze kolejną rakietkę. Mówię, wydaje mi się, że to by było na tyle, ale chyba był jeszcze jeden wyścig z tym gościem. Ale nie, raczej nie. Nie widzę, żeby tu chociaż on był. Więc tyle. I doleciliśmy. Nice one, o to chodziło. I proszę państwa, właśnie między innymi o to mi chodziło. Tutaj będzie to. O, właśnie, widzicie ten, że tak powiem, portret Gnastiego? Uwaga, to jest właśnie ta rzecz, która się nie pojawiła w tej wersji demonstracyjnej. A teraz... Proszę państwa, mamy właśnie Spyro the Dragon 1 ukończonego na 120%. Tak jest, udało nam się. Więc oczywiście nie zignoruję tych easter eggów, gdzie mamy tutaj właśnie zdjęcie z niektórych poziomów. I tutaj karty, a nie, to nie są karty, to są listy miłosne i zdjęcia z serduszkami. No, ciekawa sprawa, nie powiem. A więc dobra, czas na ostatnią cutscenkę w tej oto gierce, więc zapnijcie pasy. Spyro, pokonałeś gnieznośnego Gnorka. Zebrałeś smocze jaja, uratowałeś wszystkie smoki i odnalazłeś każdy ze skarbów Królestwa Smoków. Jak się z tym czujesz? Ależ emocje, Bob! Szczęście smoczego świata jest moim szczęściem. Nie chciałbym do końca swoich fioletowych dni wdawać się w przepychanki z gnieznośnym Gnorkiem i jego sługusami. Kim są sługusi?
nieważne. Jest takie przysłowie. Żeby walka była uczciwa, potrzebny jest dobry przeciwnik. Wiele można mówić o zwodniczej naturze gnieznośnego, ale był godnym rywalem. O-o! Znowu to samo! I zignorujcie to, co miało przed chwilą miejsce, ponieważ nie będzie tego samego, ponieważ to jest coś, co się wydarzyło tylko w tej cutscence i tyle w zasadzie. Nic szczególnego się nie wydarzy potem, bo nie będzie znowu, powiedzmy, powrotu do... Nie będzie powrotu do walki z gnieznośnym, żeby znowu uratować wszystkie 80 smoków. Zapomnijcie o tym. I wróciliśmy do Artisans. Dokładnie tak, jesteśmy z powrotem w Artisans. Nie wiem, czy da się tutaj w ogóle włączyć napisy końcowe, ale zaraz to prawdopodobnie uczynię, żebyście mogli sobie pooglądać chwilę. I mamy 59 żyć, więc powiedzmy, że to jest prawie 60, no bo na dobrą sprawę jest. A może w sumie z tych wszystkich tych gnorków tutaj ogarniamy sobie 60 życie. Więc w międzyczasie, gdy ja tutaj będę se latał, myślę, że będę mógł opowiedzieć wam co nieco o... tak jakby moich odczuciach. Co sądzę w takim momencie o Spyro the Dragon z Reignited Trilogy? Uważam, że to jest jeszcze lepsza wersja Spyro 1, ponieważ tak, Spyro 1 wciąż będzie według mnie uważane za tą bardzo dobrą część. Nie będzie to co prawda tak najlepsza część jak Spyro 2, bo Spyro 2 z perfekcją... Po prostu zrobił taki perfekcyjny gameplay. Coś, czego no, jedynka nie mogła zrobić, no bo bądźmy sobie szczerzy, jedynka zaczynała tę serię. Ale dwójka zrobiła perfekcyjny gameplay, a Spyro 3, powiedzmy, że jeszcze lepszy zrobił. Oj, 60 żyć, ładnie. 60 to jest bardzo fajna liczba swoją drogą, tak jak już zresztą mówiłem. Więc tak. Jedynka zapoczątkował tą serię, bo dzięki jedynce ta seria się rozwinęła dalej. Dwójka zrobiła perfekcyjny gameplay, a trójka powiedzmy, że ulepszyła co nieco. No ale o trójce jeszcze będę mówił w przyszłym roku, więc spokojnie. Co do muzyki, i w remake'u, i w oryginale jest ona po prostu przepiękna. Uważam, że twórca soundtracku zrobił kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej, to jeżeli chodzi o PS1, to jak na grę z PS1 wygląda ona bardzo ładnie. Jeśli natomiast Reignited Trilogy to jest po prostu definicja piękna, piękności i czegoś pięknego, innymi słowy. Jeżeli chodzi natomiast o fabułę, fabuła Spyro 1 jest po prostu bardzo fajna i uważam, że w fajny sposób została przedstawiona. Gameplay jest bardzo ok, nie ma co narzekać, no że poza wyjątkowymi poziomami jak chociażby Icy Cavern, czy też Treetops, który moja dziewczyna bardzo broni i ma do tego prawo. I co ja mogę jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że let's play wam się podobał, że w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play, że wam się w ogóle przyjemnie słuchało mojego pitolenia o ciekawostkach i tak dalej. Mam nadzieję, że byłem informatywny, bo to między innymi jest tak jakby coś, co chciałem dokonać, a uważam, że dosyć sporo rzeczy powiedziałem, jeżeli chodzi o ciekawostki, jak nie praktycznie bardzo dużo. No i cóż, napiszcie, czy wam się podobała gra, czy wam się podobał let's play, czy w ogóle zdanie napiszcie na temat tej serii. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to raz jeszcze mówię, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy ci się seria podobała, czy nie. No i tyle, i czy byłem informatywny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i jeśli chodzi o Spyro, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ prawdopodobnie od przyszłego tygodnia widzimy się już w Spyro 2, bo jutro jest poniedziałek i jutro będzie ostatni odcinek ze Crasha Team Racing Nitro Fueled. Taki hashtag spoiler. Dobra, trzymajcie się, cześć i pa pa!